Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, to jest Ilgar. Cześć, a dzisiaj zapraszam was na króciutki odcinek z kuchni studenta. Tak się składa, że parę godzin temu robiłem naszego kurczakowego hamburgera. Jeśli ktoś nie widział, to macie link tutaj. I tak się składa, że została mi cebula. Tak gdzieś z 3/4. No i z takiej cebuli nie ma ją gdzie jej odkładać. Postanowiłem, że dzisiaj pokażę wam przepis na krążki cebulowe. I zaryzykuję stwierdzenie, że większość z was tak naprawdę o nich słyszała, a nawet je jadła. Tak więc ten odcinek, jako że mam jakieś tam zasięgi, mam nadzieję, że trafi do takich osób, które o takim czymś nie słyszały, a może takie będą. O ile takie to nie wiem, ale zapraszam do oglądania. Robimy krążki cebulowe, nie gadania, więcej robienia. Moi drodzy, do naszego dzisiejszego przepisu potrzebujemy cebulę, sztuk w teorii 1, mąkę, bułkę tartą, sporo oleju i jedno jajko. I nic więcej. I oczywiście przyprawy, ale to inna rzecz. Naszą cebulę kroimy w krążki, czyli po prostu kroimy od góry w dół na około tak naprawdę 1,5 cm grubości. Ta grubość jest ważna. Jak robicie za mało, to wam się to po prostu rozwali i nic nie zrobicie. Więc grube krążki kroimy. Kiedy już to wszystko pokroiliśmy, moi drodzy, musimy to po prostu te krążki rozdzielić. Kiedy, moi drodzy, z naszej cebuli właśnie krążki cebulowe sobie już podzieliliśmy, wkładamy je do wody na około 10-15 minutek, żeby właśnie te takie błonki dosyć szybko nam odeszły, bo to troszeczkę psuje smak. Jest niedobre, a tego nie chcemy. To ma być dobre. Dobra, moi drodzy, kiedy już wszystko jest gotowe, to przygotowujemy. Mamy tutaj talerz z mąką, talerz z rozbełtanym jajkiem, z pieprzem, solą oraz z ulubioną przyprawą, tak jak chcemy, i bułkę tartą. Bierzemy nasze cebule, od których właśnie te błonki wcześniej zdejmujemy, bo tych błonek właśnie nie chcemy, to jest B, więc tego nie chcemy. I dajemy pierw do mąki, tak żeby całe to po prostu obtoczyć. Następnie do jajka. No i na sam koniec, moi drodzy, do bułki tartej. Tak, żeby wszędzie, i od środka, i od zewnątrz, i od góry, i od dołu. I to jest nasz krążek cebulowy, który będziemy potem robić na oleju. Tak robimy ze wszystkimi naszymi krążkami. Dobra, moi drodzy, jak sami widzicie, rozgrzewałem na patelni naprawdę ogromną ilość oleju. Może się to robić w frytkownicy albo w jakimś garnku. Ja to robię na patelni, bo tylko to mam tak naprawdę. No i już ustawiamy tutaj nasze krążki cebulowe. Z tym trzeba ostrożnie, moi drodzy. Na początku rozgrzewamy na maksa, potem zmniejszamy troszeczkę ogień i oczywiście nasze krążki cebulowe już tutaj wszystkie lądują. Jak zauważymy, że jakiś się nam zarumieni z jednej strony, to po prostu go przewracamy, bo to naprawdę robi się szybko. O, idealnie to wyliczyłem, jak widzę. Tak jak tutaj widzicie, ten już jest brązowy, już się nam zarumienił, tak więc ten krążek na przykład przewracamy. I tak robimy ze wszystkimi. Takie, moi drodzy, gotowe krążki cebulowe już zdejmujemy i dajemy na jakiś papier, żeby je oczywiście odsączyć z tłuszczu, bo powiedzmy sobie szczerze, jest go tutaj dosyć sporo. No i nasze krążki cebulowe gotowe. To, co słyszycie, to właśnie robię drugą porcję, bo taka ilość oleju tak naprawdę nie może się zmarnować. A nasze krążki cebulowe gotowe, piękne, ładne i naprawdę dobrze pachnące. Tak więc, moi drodzy, rzecz naprawdę banalna, fajna przekąska, czy to na imprezę, czy to na jakieś filmy, czy na jakieś wieczory, nie wiadomo na co. Jeśli macie jakąś coś, cokolwiek, gdzie takie coś według was jest dobre, to polecam. Tanie, dobre, nie do końca zdrowe, ale to przekąska. Smacznego. Pycha, niam. Polecam z jakimś sosem. Osobiście lubię z jogurtem naturalnym i polecam podawać na gorąco. O wiele są lepsze wtedy. Pycha. Ja mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Ja wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Pa, 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 pa. Nie zapomnijcie o łapce w górę, o Facebooku, o subskrybowaniu i o wszystkim innym.